Pan Wojciech Smarzowski, Wojtek Smarzowski jest naszym gościem. Mam pytanie od słuchacza, dobra? Od tego zaczniemy. A propos filmu Pod Mocnym Aniołem. Co to za korporacja taksówkowa, która wozi pasażerów za darmo i jeszcze papieroskiem częstuje? To tylko raz się wydarzyło, także może nie trzeba drążyć. Rozumiem. Czyli Barbakan Taxi. 12-19-191. Czekajcie, bo myślałem, że ty ma pytanie. To ja zapytam. Dobrze. Wojtku, jesteś bardzo zapracowanym facetem. Jesteś może nawet jednym z najbardziej zapracowanych artystów w Polsce. Trudno to do końca stwierdzić, bo trzeba zapytać pana Możera i pana Penderskiego, ale wiem, że masz tam schedule, wiesz, do 2018 rozpisany. Czy to jest coś, co ty chcesz robić, czy to jest coś, co przychodzi jakby z góry, wiesz, czy to są jakieś narzucone, wiesz, ramy? Nie, jeżeli chodzi o film, to zawsze jest to tak, że to ja chcę robić, to ode mnie wychodzą i te pomysły, i te teksty, także tutaj nikt mnie do niczego nie przymusza, na razie przynajmniej mi się udaje tak. A czy ty pracujesz nad jednym tekstem, czy zdarza się pracować równolegle nad dwoma, trzema scenariuszami? Teraz pracuję nad dwoma, nawet trzema, dlatego że ten scenariusz o tej rzezi wołyńskiej już napisałem, on jest w trakcie konsultacji z kresowiakami i z historykami. No i też muszę zachować jakiś płodozmian, bo bym zwariował, gdybym tylko i wyłącznie siedział w tej rzezi wołyńskiej, więc no, mam też inne tematy, które przerabiam. A to pytanie cały czas jednak, ja wiem, że już padło, ale cały czas, wiesz, o komedię romantyczną. Czy widzisz siebie po prostu, wiesz, za kamerą w sytuacji, kiedy kręcisz komedię romantyczną, na przykład z panią Dreszowską na przykład? Wiesz co, ja się nie nadaję po prostu chyba do komedii romantycznej, ale na przykład taki film Cztery Wesela i Pogrzeb bardzo lubię. Nie. Prawda? Tak, tylko że ja nie potrafiłbym takiego filmu zrobić. Teraz w tym A trup na weselu? No wiesz, jakby się to skończyło. Rzezią.